Siemacie, z tej strony Pan Rysownik i witam w kolejnym odcinku z serii Metal Gear Solid. Więc w ostatnim odcinku walczyliśmy z naszym sklonowanym bratem w ogromnym helikopterze, mając resztkę życia, i udało nam się wygrać. Więc jeżeli to nie jest duże osiągnięcie, to musicie mi powiedzieć, co według was jest, ponieważ ja uważam, że to było całkiem świetne. Odnowiło nam się odrobinę życia po tym, jak pokonaliśmy bossa, jak zawsze, ale nie mamy żadnych racji żywnościowych, żeby odnowić sobie więcej życia. Nadal jestem nabuzowany energią po tym, co się stało. To było po prostu doskonałe. Kurczę. Wiemy jednak od Otacona, że ruszyła już winda, więc możemy zejść na dół. Ojej, tutaj są te kamery z wmontowanym tym. Czy to są czujniki ruchu? Z wmontowanymi karabinami. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeden taki granat starczy mi na przebiegnięcie do kolejnej kamery, więc nawet nie ma sensu się spieszyć. O, widzicie? Tak jak myślałem. No i co? Lecimy na dół. Jesteśmy teraz w tej drugiej wieży. I jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie, to dotrzemy do miejsca, jednego miejsca, z którego możemy jeszcze przejść, ponieważ cała droga normalna została oblodzona. Ponieważ jesteśmy, wiecie, w środku Alaski, jeżeli to się nie mylę, czy czegoś. Tak czy inaczej, jedna droga, która jeszcze została, prowadzi właśnie do hangaru, w którym trzymany jest prototyp Metal Gear. A naszym zadaniem oczywiście jest go zniszczyć. Lecimy teraz tutaj na dół. O, są te skrzynie, które zostawiliśmy, i jest właśnie winda. Ja pozwolę sobie jeszcze na odrobinę na dół zejść, pozbierać trochę rzeczy. Zawsze lepiej mieć broń w pogotowiu. Nigdy nie wiadomo, na co trafimy. A nie wiem, czy chce mi się aż tak zbiegać. Wiecie co? Nie, tam są te zniszczone schody i nic tam tak naprawdę nie znajdziemy, więc... A, walić to. Wracamy. Tam na dole raczej i tak nie ma racji żywnościowych, jeżeli pamiętam. Tutaj chyba też nie. Ale rzucimy okiem. Może coś się znajdzie. Nie, niestety. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Wow. Aha, to tam z drugiej strony jest właśnie ta oblodzone są drzwi. I przez to, że nie mogliśmy przez nie przejść, musieliśmy tam na samej górze zejść po linię, gdy z helikoptera nasz brat do nas strzelał. I to jest ta właśnie wieża. To my jesteśmy teraz w tej drugiej wieży. Okej, wiem, gdzie jesteśmy. Nie ma żadnych racji żywnościowych, więc lecimy do windy. O, jeszcze więcej naboi, okej. Pamiętacie, że ostatnio Otacon mówi, że ta winda nie działa, nie chciała zaskoczyć, nie wiemy dlaczego. A nagle się ruszyła po tej walce. Okej, wsiadamy. O! Słyszeliście dzwonek, że coś jest nie tak, jakby... Jakby winda była przeciążona. Ale tylko my jesteśmy przecież w niej. Snake, there's something I forgot to tell you before. What? There were 5 stealth camouflage prototypes in my lab. Yeah, so? If you take out the one I'm wearing, that leaves 4. Hey, this isn't first grade math class. I thought I'd get one for you. So I went back to the lab and... Yeah? The 4 suits were missing. Also, about the elevator that I checked out, it's really strange. It was like someone was intentionally holding it. When you were riding on it, did the weight limit warning go off? That's another thing that bothered me about it. The warning went off, and I know I couldn't be over the limit. How much do you weigh? About 135. But that elevator had a weight limit of 650 pounds. It would take at least 5 people to go over that limit. Look out, Snake! The guys who stole my stealth prototypes are in there with you! Too late, Snake! Now die!
ten moment, gdy byłem młodszy, absolutnie urwał mi głowę, że ze mną ukryli się cztery inni goście w windzie w tych kamuflażach optycznych i co mi właśnie zastrzelić, więc i to tuż po takiej ciężkiej walce z bossem, myślałem, że odrobinę odpocznę. Dobra, lecimy i strzelamy do nich. Fuck. To nie jest aż taka ciężka walka, to nie jest jakiś boss czy coś takiego, ale może wyjść niefajnie, jeżeli nie mamy na przykład karabinu czy coś. Czy pozwolimy sobie, żeby dłużej do nas strzelali. Na szczęście ta walka, mówię, nie jest ciężka. O, rację, dostaliśmy jedne. Ale kurczę, co za moment. Wiecie, wydaje mi się, że to nie miało być trudne. Po prostu Hideo Kojima, który jest stworzył tą grę, chciał wpakować taki fajny moment do środka i cieszę się, że to zrobi. Potrzebujemy więcej gier, które wrzucają momenty tylko dlatego, bo są fajne. Ja lubię takie gry. Dobra. Co my tu mamy? Kolejne racje. Wyleczymy się. Naboje do snajperki, okej. Okay. Przydadzą się. Ile mamy tych naboi? 7 naboi mamy do snajperki. Granat. Dobra. Oj. Jeszcze więcej nabojów do snajperki. Wiecie co? Chyba szykuje nam się pojedynek. Oto drzwi, które prowadzą właśnie do tego pola, przez które możemy przejść, żeby dotrzeć do hangaru z Metal Gear. Pole to całkiem dobre miejsce do walki. Tak, czeka nas kolejna walka z kolejnym bossem. Dlatego biorę sobie rację. Wiecie, kto to będzie? Na tym ciemnym polu ze śnieżycą, co utrudnia widoczność dla każdego. Cóż. Tak. Wróciła. Po naszej pierwszej walce chcę dokończyć całą sprawę. Snake, are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only five. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's aiming at me in the middle of this blizzard. It's her. Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her. It's definitely her. Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please, she's a good person. You'd know that if you talked to her. Listen to me, kid. She's a merciless killer. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf, no, you can't. Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see? Women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal our location. Is that right? Well, I'm going to send you a love letter, my dear. Do you know what that is? It's a bullet straight from my gun to your heart. Please, Wolf! Snake, no! Quiet! Don't get in our way! Now I'm gonna pay you back for Meryl.
You men are so weak. You could never finish what you start. Dobra, tymczasem mamy przed sobą Sniper Wolf. Musimy gdzieś uciec, jesteśmy odsłonięci. Widzicie, to jest fajne, że po tym filmiku racje żywnościowe odnawiają nam się. Dobra, czyli stąd nie powinna nas widzieć. Fuck. Gdzie ona jest? Jest! Zaraz do nas strzeli. Bierzemy diazepam. Jest! To nie jest trudna walka, ale wymaga trochę uwagi, bo ona będzie próbowała was zmęczyć. Ale 2,7 nabojów mamy, nie powinno być problemów. Co? No. Ej, serio, byłem zdziwiony, że nie trafiłem w nią. Ciekawe, czy mogę trafić w jej w ramię. Jest! Sorry, Sniper Wolf, ale jestem zatwardziałem snajperem. Dawaj. Oho, diazepam zszedł. Zostały nam tylko 3 tabletki. Musimy skończyć zabawę, zanim skończy nam się leki. Dawaj. Chciałem ją w biegu trafić, ale... Nie chcę tracić naboi. Zobaczcie, 15 mi zostało. Jest! Nie zdążyła. Okej, przyznam. Dobrze radzę sobie ze snajperką i dlatego ta walka nie wygląda tak spektakularnie. Fuck. No, chodź tu. No chodź, chodź, walczymy. Ciekawe, czy mogę ją tak trafić? Nie, nie dam rady. Jak tylko to powiedziałem i zobaczyłem, jak mi skacze kamera, to powiedziałem, nie, no, no, nie da rady. No, come on! Jak mam cię tak co jedną tabletkę raz trafiać, to ja podziękuję. Nie jest za dobra w ukrywaniu się, co nie, jeżeli widzę całe jej ramię. A, nie mogę trafić. Sorry, młoda. Oho. Dawaj. Skończmy to, Wolf. Walcz. Taki jest koniec wilka. Mamy jeszcze więcej życia. Zyskaliśmy na tym. Ale też, cóż, biedne otaką. Called Wolf. I was born on a battlefield.
grazed on the battlefield. Gunfire, sirens, and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs, day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then, he appeared. My hero. Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden. Watching everything through a rifle scope. Now I could see war. Not from inside, but from the outside. As an observer, I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. But I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglenek, and the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true, we're all for sale at some price or another, but you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. She was never my real target. I don't kill for sport. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free. Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She's part of me. Everyone's here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake,
You said that love could bloom on the battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will probably be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. I'll hang on to my codec. I want to keep helping. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too. I tak kończy się jedna z najfajniejszych walk i koniec bardzo fajnej postaci. Ale mamy z sobą kolejnego bossa, Sniper Wolf, która naprawdę zasłużyła sobie na wszystkie tytuły. Ach, tu jest kamera. Dookoła walki ze Sniper Wolf jest właśnie kilka miejsc, gdzie możemy odnowić sobie nasze zapasy, zdobyć kilka ostatnich, wiecie, racji żywnościowych, kartonowe pudło. W tym wozie niestety nic nie ma. Kurczę, ale mnie uderzyła ta scena ze Sniper Wolf. Nie wiem, jeżeli wam się podobało również, dajcie znać, ale jak ja byłem młodszy, to totalnie zapało mi to za serce, ta cała scena. Strasznie było szkoda faceta. No i tego, że niestety jego miłość nie mogła przetrwać. Nie tutaj. Jeżeli pytacie, dlaczego w ten sposób tutaj chodzę, boję się, że w którymś z tych miejsc będą miny zamontowane. Dobra. O, to aż wygląda zbyt bezpiecznie. Ta, widzieliście, podnieśliśmy od razu minę. Kolejna. W sumie nigdy mi się te miny nie przydały jeszcze w grze. No ale pewnie znajdę dla nich zastosowanie jakieś. Tutaj są drzwi na 7 poziomie, więc nie mamy możliwości dostania się do środka, ale tu możemy przejść normalnie. Rzucimy ostatni granat. Nabojów mamy full. I teraz, te schody, to jest moment, w którym kończyła się pierwsza płyta gry. I teraz docieramy już do samego końca. Teraz jesteśmy już w hangarze, gdzie trzymany jest Metal Gear. Zaczyna się. To jest dobry moment, żeby skończyć, więc dzięki wielkie, że
obejrzyjcie ten odcinek, że wpadliście. Kurczę. Ale będzie jazda w kolejnym. A tymczasem żegna się pan rysownik. Trzymajcie się. Cześć!